Miau. Przecież to jest rysia. Ja jak widzę dynię albo liście, to mi oczy zachodzą mgłą i ja po prostu... Cześć, ja mam na imię Małgorzata, a to jest rysiowlog. Miau. Dzisiaj będzie odcinek tylko na jeden temat, a mianowicie o zbliżających się targach w Krakowie. Targi w Krakowie, czyli krakowski jarmark wełny, odbędą się 27 kwietnia. I w dzisiejszym odcinku pokażę Wam, jacy wystawcy mnie interesują, na kogo czekam, na jakie warsztaty się zapisałam i jakie atrakcje na nas czekają. Opowiem Wam o rzeczach, które mogą interesować potencjalnych klientów, czyli mnie. O tym, co kupiłam, gdzie można kupić bilety i będzie też konkurs na koniec. To będzie totalnie subiektywny odcinek. Pokażę w nim tylko to, co interesuje mnie, a właściwie to, co interesuje mnie najbardziej, bo wszyscy wystawcy mnie interesują, ale tych kilkoro, których wybrałam, są tacy bardzo bliscy mojemu sercu. Wystawca numer jeden. Hanka mi zrobiła. Tutaj pokażę Wam zdjęcia ze sklepu, co ma w asortymencie Hanka, ale najważniejsze jest to, że ja mam już jedną rzecz od Hanki. Kupiłam ją na targach we Wrocławiu. I mówię Wam, jak tylko zobaczyłam tę torbę, przecież to jest rysia. To nie było na zamówienie. Przypadkiem podeszłam do stoiska, patrzę, jakieś torby wiszą, no dobra. I nagle mój wzrok powędrował na rysie. I to jest takie słodkie. Ona naprawdę ma tutaj takie białe pod noskiem. No naprawdę, akurat w tym miejscu ma białe. To jest torba projektowa, rozmiar średni. To, co mnie teraz interesuje, to jest taka torba pro, bo one są... dwustronne i mają dwa różne kolory z dwóch stron i te same kieszonki, które mają tutaj, tutaj ma takie kieszonki mniejsze, takie, o, tak, ale są i większe, ta najbardziej wypchana, bo tu najczęściej coś noszę. No właśnie. Natomiast ta torba w środku nie ma kieszonek, ona jest taka. Zaraz Wam pokażę, przy kolejnym wystawcie pokażę Wam zawartość tej torby. Jak byłam na tych... Zonda miałam, czy nie wiem, czy ją słychać. Jak byłam we Wrocławiu, kupiłam sobie tę torbę z tej firmy, Hanka mi zrobiła. To już wiedziałam, że będę chciała kolejną, tylko większą, bo ja ją używam jak zwykłą torebkę. Ona jest tutaj zamykana na sznureczek. Ma dwie rączki, plus właśnie taką długą do powieszenia, więc ja ją noszę jak normalną torebkę. Jeszcze ma takie ding-dongi wieszące. Takie. To nie jest, to jest tylko taki no wiecie, takie ding-dong taki ma. I wiedziałam, że będę chciała kolejną, tylko większą, bo jak ja w nią napakuję portfel, telefon, włóczki, druty, to, tamto, śramto, chusteczki, wiadomo jak te kobiety mają, jakieś gumy, cukierki, nie wiadomo co, to mi się nie domyka ta torba. Chociaż ona naprawdę nie jest duża. Jest tak. Ona jest teraz wypełniona czterema motkami. Ja tak Wam pokażę. O, na wysokość. O. I teraz tutaj obok zaprezentuję Wam asortyment tego sklepu. Wiem, że to są produkty ręcznie robione. I właśnie, do tego zmierzałam. Że jak byłam na targach we Wrocławiu, to podeszłam do tego stoiska. Nawet nie byłam jakaś bardzo zainteresowana, bo w ogóle nie zamierzałam kupować torby, ale zobaczyłam te rysie i po prostu no musiałam. Zwłaszcza, że te wszystkie torby są w pojedynczych egzemplarzach. To nie jest masowa produkcja, nie ma dwóch takich samych. Znaczy może z czasem powstaną, ale do zakupu nie było dwóch takich samych torb. Każda była pojedynczym egzemplarzem. I zaczęłam rozmawiać z Państwem, którzy tam sprzedawali. Być może to jest właśnie rzeczona Pani Hanka. I mówiłam, bo to był grudzień, że nie ma nic takiego zimowego, jesiennego, czy nie zostało im coś po Halloween, w jakieś dynie, liście, nie wiem, jelenie, las, śnieżynki, to wszystko co... Ja jak widzę dynie albo liście, to mi oczy zachodzą mgłą i ja po prostu o tak idę po to. No i rozmawiałam z nimi na temat tego, czy coś im zostało. Nie, nie zostało, bo nawet tego nie mieli, ale obiecali, że przemyślą na następną jesień takie wzory typowo jesieniarskie i halloweenowe. Także jest nadzieja. Ciekawe, jakie wzory będą teraz, czy takie bardziej letnie. Dużo było takich z motylkami, ważkami, w liście, ale nie takie liście jesienne, wiecie, takie no, jesienne.
tylko w takie jakieś palmy zielone, aloesy i tego typu klimaty. Ale jak ja mówię liście, to mam na myśli taki liść klonu albo ten taki drugi, nie wiem czego to jest, taki podwłużny z takimi. Pokażę. Więc jak ja mówię liście, to mam na myśli takie liście. Aczkolwiek ta seria Pro jest taka bardziej stonowana i zazwyczaj nie ma żadnego printu ani haftu, tylko jest jednolita, ma dwa kolory. Szczególnie mi tutaj się podoba ta torba o nazwie Kary, bo ona z jednej strony jest taka właśnie kary musztardowa, a w środku jest taka mocna turkusowa. I te torby z serii Pro można nosić na dwie strony i mi się to bardzo, bardzo, bardzo podoba, bo nie dość, że są większe, mają zakładki, właśnie kieszonki w jednej i w drugiej, znaczy na każdym kolorze mają kieszonki, to właśnie można zmieniać ten kolor, zależnie od stylizacji. Mi się to bardzo, bardzo, bardzo podoba. Kolejny wystawca, który jest bardzo ciekawy dla mnie, to przetwórnia Runae Mokosze. W ogóle jak zobaczyłam tylko tę nazwę, to od razu trafiła do mojego serca, bo pewnie o tym nie mówiłam. Bardzo interesuje mnie temat słowiańszczyzny, wierzeń słowiańskich, obrzędów, świąt. Nawet mam kalendarz na lodówce taki, gdzie są wszystkie święta słowiańskie wypisane. Uważam, że to jest bardzo ciekawy temat i lubię na przykład zwiedzać różne miejsca, grody słowiańskie i tak dalej. I jak zobaczyłam tę nazwę Mokosza, a Mokosza w Mokosz, to jest bogini słowiańska płodności, taka matka ziemia, często portretowana jako taka cycata blondyna w rozchełstanej sukience, w wianku ze zboża, z kwiatów, niosąca jakieś plony, dary i u jej stóp wyrastające wszystkie dary ziemi. Więc ona jest taką boginią, matką, która karmi swoje dzieci wszystkie, tak? Zapewnia pożywienie. I jak zobaczyłam tę nazwę, a to jest moja ulubiona bogini. Z bogów słowiańskich moja ulubiona to jest właśnie Mokosz. W tym wypadku Mokosza. Tutaj pokażę Wam wyniki z Google różnych grafik, żebyście sobie potrafili wyobrazić, jeśli ktoś nie zagłębiał się wcześniej w ten temat. I jak zobaczyłam tą nazwę przetwórnia Runa Mokosza, to już wiedziałam, że muszę sprawdzić ten adres. Weszłam na stronę i zobaczyłam bardzo wiele ciekawych informacji. Przede wszystkim okazało się, że szefową tego biznesu jest Ola, która pisze o sobie, że szydełkuje, tka i biega po łąkach i lasach. Ale nie to jest najważniejsze. Najciekawszą postacią w sekcji o firmie jest napisane tak: Boruta, dyrektor kreatywny do spraw destrukcji. Jak każde zwierzę, wszystkiego pilnuje, nadzoruje każdą pracę, z nudów zdarza ukraść mu się jakiś motek. Dyrektor kreatywny do spraw destrukcji. No to już totalnie ujęło po prostu moje serce. Mają dwa rodzaje przędzy, cienką i grubą. I teraz uwaga. Cienka jest na druty na 15 mm. A gruba na 30 mm. Nawet nie wiedziałam, że są takie druty, no ale dobra. To przypuszczam, że to można już palcami robić. 30 mm. I to, co mi się też podoba, to że każdy z tych kolorów jest opisany rośliną, którą jest farbowany, bo oni farbują ręcznie, zbierają zioła, kwiaty, jakieś korzenie i takie inne. I z tego wytwarzają barwniki, którymi barwią runo. I mi na przykład najbardziej wpadł w oko korzeń marzanny, to znaczy przędza w kolorze opisanym jako marzanna, czyli farbowana korzeniem marzanny. Przepiękny jest ten kolor, totalnie do mnie trafia i będę chyba chciała sobie kupić. Jeszcze nie wiem, na co to wykorzystam, ale będę chciała to kupić. I co ciekawe, runo, które sprzedaje Mokosza, jest z polskiego merynosa. Voilà! Nawet nie wiedziałam, że mamy w Polsce merynosy, ale jak się okazuje, mamy. Mokosza sprzedaje oprócz przędzy też poduchy, dzianiny i zestawy zrób to sam. Ale te rzeczy pomijam, bo będziecie je mogli obejrzeć osobiście. Ja się skupiłam na przędzy. Na sklepie teraz, na stronie nie ma zbyt wielu kolorów, ale przypuszczam, że tak jak w wielu sklepach teraz, jest okres produkcji przed targami. Także wszystko wyjdzie w praniu na targach. Trzeci wystawca, bardzo bliski mojemu sercu, to jest nasza lokalna krakowska farbiarka Małgosia Złulow. Pokażę Wam tutaj asortyment tej firmy, chociaż on jest bardzo szeroki, tych stron do przewijania jest wiele.
Więc zostawiam Wam do eksploracji własnej. Ja pokażę to, na czym się skupiam. Oczywiście dłużej pewnie będę zostawać na motkach zielonych, bo przepiękne zielenie tam widziałam, jak sobie przewijałam. I na takich jesiennych. Ale też widziałam, że Małgosia ma mohery, czego nie wiedziałam wcześniej. Generalnie Małgosia jest specjalistką i najwięcej tego asortymentu ma merino singu. I ja tutaj mam od niej. Właśnie mam dwa rodzaje włóczek. Teraz otwieram hankę, uwaga. I wyciągam merino singu. Sama to przewijałam, więc wybaczcie, że to tak wygląda. Znaczy, właściwie to nie sama, tylko przewijałam to z Moniką. Chyba, zdaje mi się, ostatnio. A może nie? W każdym razie. To jest taki piękny, jesienny. To jest 100 gramów, 400 metrów. Mam dwa. Nie, mam trzy. Tylko nie wiem, gdzie jest trzeci. Mam porozkładane po różnych pudłach. Albo może dwa? Nie, trzy chyba mam. Trochę ten kolor nie jest taki czojebny. Tylko Wam pokażę może bliżej. Bardziej będzie naturalny. On jest pięknie, ręcznie farbowany. Nie no, kamera po prostu pokazuje takiego wściekłego lisa czerwonego. A to jest lis, owszem, ale nie wściekły. Taki lisek z kreskówek. Albo jak z rysunków. Albo z filmów przyrodniczych. Co oglądacie, nieważne. W każdym razie lis. A nie taka, jakiś, nie wiem, farbowany lis. O, przepiękne ma te kolory. I tutaj mam, o, znalazłam etykietkę, wiecie, jak jestem mądra. Jak zaczynam nawijać, to zawsze najpierw na tą rurkę, na którą się zaczyna nawijać motek, wkładam sobie zawsze etykietkę. Potem o tym zapominam, ale już wyciągam, zaraz Wam powiem, co to jest. Ta-da! Widzicie, jednak człowiek jest mądry, tylko potem zapomina. Tu mamy 100% merino singu. A dobra, wy i tak widzicie odwrotnie, to Wam będę pokazywać. 100 gramów 400 metrów. Proszę bardzo. Od Małgosi. I wydaje mi się, że mam jeszcze jeden motek, ale słowo daję nie wiem gdzie. Ale to dlatego, że ja mam bardzo dużo podobnych kolorów i niby mam włóczki poukładane kolorami, ale te rude i czerwone i brązowe się tak mieszają między sobą, więc pewnie mam w kolejnym pudle, w kolejnym pojemniku, mam takie plastikowe pojemniki z Pepco, w kolejnym pojemniku z podobnymi kolorami. Pewnie zgubiłam gdzieś ten. Mam jeszcze inny rodzaj włóczki, też Wam tutaj pokażę, bo najechałam, zobaczyłam, że jest ona jeszcze dostępna. Nie w tym kolorze, bo Małgosia robi małe partie, po 4-5 motków, więc jak ktoś chce zrobić już cały sweter nie jako dodatek, to warto kupić od razu kurtę. Ceny u Małgosi są bardzo przystępne, bo te motki nie kosztują 100 zł, tylko mniej niż 60 zazwyczaj. Tutaj mam Donegala. Donegal to jest taka, mam tego aż dwa. To było zwijane na krześle ręcznie. To był jeden z moich pierwszych zakupów, więc to wygląda jak wygląda. To nie było robione nawijarką, tylko ręcznie. I znowu jakiś taki oczojebny ten kolor wyszedł. To jest taki bardziej, jakby odjąć tą jaskrawość, to on jest taki bardziej malinowy, w pomarańczowe rysia. On jest taki bardziej malinowy, malinowo-różowy, trochę bordowy. Trochę ma takich zielono-musztardowo-żółtych i pomarańczowych ciapków. O, tu nawet ma więcej z tej strony, tu będzie lepiej widać. Tak? I to jest Donegal Galanta. Mamy tak, 80% merino, 10% kaszmir, 10% jedwab. Próbuję zobaczyć, ile tego było. A, 100 gramów, 310 metrów, druty 5-6. I to, żałuję, że tego nie kupiłam więcej, już na gotowy sweter, bo bym miała. Ale to kupiłam na taki liść klonu, który będzie taki duży tu, na zielonym swetrze. Że to się bardzo fajnie połączy, bo tutaj gdzie niegdzie, może to w kamerze nie widać, ale takie zielonkawe ciapki, gdzie niegdzie są. I na zielonym swetrze, takim bardzo przygaszonym zielonym, średnim zielonym przygaszonym, będzie taki liść klonu i ten liść klonu będzie właśnie wykonany z tej włóczki metodą Intarsi. Nie wiem, kiedy to zrobię, ale na to jest to kupione. Przepiękna jest ta włóczka i bardzo Wam polecam, Małgosi. Tutaj jak będę przewijać, to
Pewnie będę się zatrzymywać na tych rzeczach, które mi wpadły w oko, ale polecam Wam serdecznie samemu zeeksplorować i sprawdzić, co Małgosia ma w ofercie. Wiem, że będzie miała dużo ciekawych rzeczy, ale pamiętajcie, że ma nie więcej niż 5 modków jednego. Także jak chcecie na sweter, to trzeba od razu brać zestaw modków. Także warto sprawdzić. I generalnie, jak planowałam ten film, to miałam zakończyć na tym. Ale kliknęłam na jeszcze dwóch wystawców, którzy mnie urzekli. Pierwsze to ceramika malinowy kos. Ja to w ogóle nie jestem taka za bardzo ceramiczna. Jakieś tam kubki, czy lubię sobie kupić świąteczny kubek. Natomiast jak ja weszłam na produkty, na Instagramie sobie oglądałam, pokażę Wam tutaj, to tam były takie kubeczki, na przykład taki mały kubeczek i taka choinka wciśnięta do środka, tak jakby odciśnięta w tej ceramice, taka malutka choineczka. Jakie to było urocze. Albo takie z chmurką, z której pada deszcz. Albo z gąską w szaliku. No, była też chmurka ręcznie malowana, chmurka, z której pada śnieg. No coś wspaniałego po prostu. Ja może, to nie jest jakiś obiekt moich paczań, jeśli chodzi o ceramikę, ale takie piękne rzeczy, jak ja tam zobaczyłam, to na pewno się na coś skuszę. Kolejny wystawca, którego wypatrzyłam w ostatniej chwili dosłownie, dlatego będzie tylko krótko o nim, właściwie o niej, to jest stoisko o nazwie Ale masz to cudne. I weszłam zobaczyć na Instagramie, co to jest. I okazało się, że to są torby Judyty Marcol. Jest taki profil fotografia Judyta Marcol. I kiedyś oglądałam nawet jej film na YouTubie, gdzie ona pokazywała, że pierwszy raz uszyła torby. I jedna z tych toreb, no słowo daję, znowu oczy mi zaszły mgło i wiecie, jak zombie, chcę to. Z tej serii jestem pewna, że każdy kolor by mi się podobał. Zielony, granatowy, nie wiem jakie były, ale ta bordowa, no coś po prostu wspaniałego. Ja jak widzę oczywiście jesienne, zimowe i świąteczne rzeczy, to wiecie, co mi się dzieje. I ta torba mnie totalnie urzekła. Pewnie ich już nie ma, bo ona już wtedy w filmie mówiła, że zrobiła chyba po jednej sztuce, a to było parę miesięcy temu. Więc przypuszczam, że zupełnie inny asortyment będzie. Nie wiem tego, ale na pewno zajrzę. Wiem, że ona to robi ręcznie, robi samodzielnie, siada po prostu i szyje. I tyle. I tak się robi właśnie rękodzieło. Zresztą sama o tym wiecie, bo wszystkie robicie. I ostatni wystawca, który pojawił się po prostu rzutem na taśmy, a bardzo, bardzo czekałam, bo nie udało mi się zobaczyć kompletnie tego asortymentu na innych targach, na których byłam. To jest Tatra Wool, czyli nasza tatrzańska, rodzima, gryząca wełna. I bardzo na to czekam, dlatego że mam już od dawna taki wzór kupiony od Helgi Izager. Pokażę Wam tutaj. Marzyłam o takiej kamizelce na zewnątrz, na pole. O, jak w Krakowie mówił. O kamizelce na pole. I w ogóle mi nie zależało na tym, żeby to była miękka wełna. A wręcz właśnie chciałam, żeby ona była taka rustykalna, tak? Taka wiecie, nie musi być szorstka, to nie jest wymóg, ale nie zależy mi na tym, żeby ona była jakaś mięciutka, do ciała, tylko żeby ona była taka jak taki norweski rybak, albo jak właśnie tatrzański baca. O, żeby ona była taka mięsista i taka rustykalna. I kupiłam sobie ten wzór, który Wam tutaj pokazuję, od Helgi Izager. I szukałam jakiegoś zamiennika tych włóczek, bo nie chciałam inwestować aż tak dużo, bo wiecie, w moim rozmiarze kupienie tych włóczek z Isagera, no to byłby bardzo duży koszt tej kamizelki. A przynajmniej taki, jakiego ja nie planuję na razie przeznaczać. I wymarzyło mi się, żeby tę włóczkę zastąpić tatrzańską. Tylko że ja widziałam, że w większości tam są szare, a ja nie noszę szarego. Więc jeśli uda mi się znaleźć coś w odcieniach beżu albo farbowaną na brązowo, to będę chciała zapolować na jakieś beże, brązy albo nawet jakiś taki kremowy, naturalny kolor, ale nie szary i nie czarny, właśnie z tej wełny tatrzańskiej na tę kamizelkę. Jak ja już kupię tę wełnę, to będzie projekt, który na pewno zrobię na następną zimę, czyli jeszcze w tym roku. To tak a propos obstawiania, co zrobię. Więc jak się nie uda kupić, to wtedy pewnie odłożę znowu gdzieś ten wzór znowu na świętego nigdy. Ale jak mi się uda kupić Tatra Wool, znaczy wełnę z Tatra Wool, to wtedy na pewno w tym roku się zabiorę za tą kamizelkę. Na targach jak to na targach,
Oprócz zakupów, oczywiście będą warsztaty. I ja już się zapisałam. Wykupiłam sobie bilet i warsztaty. Zapisałam się do Wulanki, którą już pewnie znacie z mojego pierwszego filmu, bo to jest ta Ania, u której byłam na warsztatach w Zakopanem i uczyłam się robić czapki. I Ania przyjeżdża do nas, do Krakowa, zrobić warsztaty z tkanin ozdobnych. Czyli takie wszystko, moje top 3, czego nie umiem, a chciałabym się nauczyć w tym roku, więc niezależnie co tam będzie na tych warsztatach, to ja i tak wyniosę z nich sporo, bo będą to takie tkaniny ozdabiane albo żakardem, albo żakard, ażur i warkocze. W każdym razie warsztaty Ani będą dotyczyły tworzenia dzianin ozdobnych i to się totalnie pokrywa z tym, co, czego ja potrzebuję, czego ja bardzo chcę się nauczyć w tym roku. Jest tyle tych ciekawych warsztatów, że musiałam wybrać tylko takie, przy których będę miała okazję jeszcze coś kupić, a nie siedzieć cały dzień na warsztatach. Także od samego rana będę u Ulanki. Potem będziemy się uczyć pierwszej pomocy. Jest taka super ekipa zorganizowana przez Anię pielęgniarkę, do nauki pierwszej pomocy. No więc uważam, że nauka pierwszej pomocy i reagowanie w stanie zagrożenia życia i zdrowia jest tak mega ważne, że z tego nie zdajemy sobie sprawy, że to może uratować życie nie nam, tylko naszym bliskim, mężowi, dziecku, bratu. Żeby wiedzieć, co robić i czuć się w tym pewnie. Więc mój dzień na targach będzie wyglądał tak, że od rana zaczynam już po 9 warsztatami z Wulanką. Potem krótka przerwa, żeby coś zjeść. A potem pierwsza pomoc. Po pierwszej pomocy dopiero się zabiorę za jakieś zakupy pewnie, czyli po 14 dopiero pewnie ruszę na jakiś shopping. I uwaga, o godzinie 17 zaczyna się rejs. Tak, słuchajcie, wykupiłam też rejs. Pokażę wam tutaj na mapie dokładnie skąd będzie odpływał ten statek. Jaka to jest odległość od warsztatów. Miejsce to będzie niedaleko Smoka Wawelskiego, także takie bardzo charakterystyczne miejsce. To jest bulwar, z którego odpływają różne statki. Ten statek, który jest zarezerwowany na naszą wycieczkę, to jest taki bardzo klimatyczny. Pokażę wam tutaj zdjęcia. Trochę wygląda jak z takich filmów, które się dzieją na południu Stanów, gdzieś Mississippi, Louisiana, w latach 60. na przykład. On ma z boku takie koło, jakby młyn. I to jest taki dla mnie totalnie vibe, taki lata 60. gorące, upał, taki potaż się lepi do czoła i ten statek, który sobie tak spokojnie płynie po rzece. I oglądałam też zdjęcia. Bardzo ładnie jest ten statek w środku. Nie wiem, jaka będzie pogoda pod koniec kwietnia. Jak wszyscy wiemy, albo będzie padać, albo nie będzie padać, albo będzie ciepło, albo nie będzie ciepło. Więc jest pokład górny, jest też pokład dolny, gdzie przy stolikach można sobie normalnie siąść jak w barze. Rejs potrwa około 2 godziny, jeśli dobrze pamiętam. I będzie tam na nas czekał kieliszek prosecco. I oczywiście wyborne towarzystwo, bo będą tam same dziewiarki lub ewentualnie osoby towarzyszące, jeśli ktoś kupi taki bilet. Ja już swój bilet kupiłam, ja już mam zarezerwowane wszystko. Także tylko czekam na ten rejs, żeby sobie podziergać z wiatrem we włosach, podziwiać panoramę Krakowa, Wawel, Kazimierz, ale popłyniemy też aż za miasto, w stronę takiego klasztoru nad Wisłą. Gdzie to wszystko kupić? Jak to znaleźć? Współorganizatorem tych targów jest sklep Włóczykijki i na stronie Włóczykijków są dostępne bilety. I teraz na koniec mam dla was niespodziankę. Ponieważ ja już kupiłam swój bilet, swoją wejściówkę z rejsem i warsztaty, ale dostałam w prezencie miejsce na rejsie od mojej koleżanki, którą serdecznie pozdrawiam. Dlatego postanowiłam, że jednej osobie spośród moich obserwatorów sprezentuję ten rejs. Ta osoba, która wygra, będzie mogła przyjść na targi. Co trzeba zrobić, żeby dostać wejściówkę? Przede wszystkim trzeba chcieć przyjechać do Krakowa. Bardzo mi zależy, żeby ta wejściówka trafiła do kogoś, kto rzeczywiście skorzysta z tego rejsu, kto rzeczywiście planuje przyjechać na te targi, żeby po prostu nie przypadło. A więc zależy mi na tym, żeby ta osoba, która dostanie wejściówkę na rejs, żeby na ten rejs przybyła. Chciałabym się z nią po prostu napić prosecco.
I teraz tak, co trzeba zrobić, aby wygrać wejściówkę na rejs i na targi? Należy zasubskrybować mój kanał. Czyli tutaj w tym rogu nawet się pojawia taki, mój palec, o, to jest mój palec. Tutaj się pojawia taki przycisk zasubskrybuj i tam trzeba kliknąć i napisać w komentarzu, na jakiego wystawcę najbardziej czekacie. Możecie sobie wejść na stronę jarmark.com i tam w zakładce wystawcy jest taka mapka, po której można sobie sprawdzić, kto gdzie będzie stał. Więc tam jak klikniecie na mapce na dane stanowisko, to nawet jak nie ma loga wklejonego, to jak najedziecie, to wyskoczy taka informacja, kto to jest. Więc bardzo Was proszę, żeby w komentarzu napisać, na jakiego wystawcę najbardziej czekacie. Jestem bardzo ciekawa, jakie będą odpowiedzi, bo ja postawiłam na wystawców, których znam i lubię, ale są bardziej lokalni i być może nieznani innym, bo wyobrażam sobie, że Małgosia z Krakowa, która farbuje włóczki, jeszcze wszyscy nie znają. Oraz na wystawców, których nie znam, ale jestem strasznie ciekawa, bo bardzo mi się podobają ich rzeczy. Więc napiszcie w komentarzu, który z tych wystawców jest Waszym obiektem paczeń. A najważniejsze to kiedy? Macie czas do 27 marca, czyli na miesiąc przed targami. 27 marca do północy, do końca dnia możecie zostawić ten komentarz tutaj. Ja wybiorę najciekawszy komentarz, a ja 28 marca ogłoszę, kto dostaje wejściówkę na targi i na rejs. Dziękuję Wam bardzo za dzisiejszy odcinek. Ja mam na imię Małgorzata, a to był trzeci Rysiobrów.